filmy na naszym kanale. Więc zostawcie jakiegoś lajka, prosimy. Hejka, 90 gramów mają te kulki, więc ulepimy je w maleńkie kuleczki. Trzeba ulepić je tak, żeby nie było żadnych śladów. Bułeczki kładziemy na blaszkę i zostawiamy do wyrośnięcia. I bierzemy tak po 90 gramów. Przykrywamy na 20 minut i zostawiamy w ciepłe miejsce. Może być szmatką. Przykrywamy bułeczkę. Nie zapomnijcie przekroić tak bułeczkę. No bo zakrywaliśmy taką próbną warstwę też. Mieliśmy próbną. A to już jest gotowa, już zrobiliśmy przed wami. Czy wy nie patrzyliście? A chyba patrzyliście, nie wiem. Zrobiliśmy. Wyrośnięte smarujemy mlekiem. O tak. Normalnie całe bułki, żeby były trochę słodsze. Żeby w 200 stopniach przez 20 minut. Taki krem. To... Hejka, to już te bułeczki upieczone są. Musiałam powiedzieć się tak. I będziemy je testować. Mamy takie leciutkie. Bardzo ciepłe masełko, do tego to pychota będą. Życzymy najlepsze, przepyszne po prostu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.